kilka uwag na temat tej książki i dlaczego została wyróżniona. Chcesz tam na ten temat już powiedział coś, bo coś pan Stanisław Michalkiewicz. Więc tak. W książce Zmanipulowany umysł jej autor, pan Zbigniew Kaliszuk, sposób rzeczowy i naukowy, beznamiętny, rozprawia się z różnymi mitami rozpowszechnianymi przez tak zwane środowiska postępowe i środowiska, które są nieprzychylnie nastawione do wartości tradycyjnych i chrześcijańskich. Więc do tych mitów, którym doliczył się 52 mity, zaliczał jakoby nieszkodliwość tych zjawisk, jak aborcja, procedury in vitro, edukacja seksualna, bezpieczny seks, bez wstydu, nietolerancyjność, okrucieństwa katolików, antykoncepcyjność, eutanazja, homoseksualizm, związki partnerskie, wprowadzanie w życie ideologii gender, czy niektórych pomysłów feministek, takich jak równouprawnienie kobiet, zwłaszcza powiedzmy równouprawnienie w służbie wojskowej, powiedzmy. Idee, których wdrażanie prowadzi w rzeczywistości do osłabiania i rozpadu rodziny. Ta książka dostarcza poważnych argumentów obrońcom rodziny, a tym samym powinna być przez nich czytana. Ponieważ zaś ideologia marksistowska, na której opiera się komunizm, głosi konieczność likwidacji nie tylko własności prywatnej, ale i rodziny. Te dwa charaktery jesteśmy pośrednią. To nadaje tej książce charakter wyraźnie antykomunistyczny. Pośrednio nadaje jej charakter antykomunistyczny. Dlaczego? Dlatego, że broni rodziny, a właśnie ideologia marksistowska dąży do zwalczania, jak wspomniałem, do własności prywatnej, do likwidacji rodziny. Jest to książka napisana przystępnie i pobudza do myślenia. Jest pożyteczna i pouczająca. Przekonany jestem, że Józef Mackiewicz, który jak wiadomo był pisarzem antykomunistycznym, wydał go o dziele pana Kaliszuka jak najpotrzebniejszą opinię.